Cześć! Witam Was poświątecznie i posylwestrowo w nowym 2013 roku. Końca świata na szczęście nie było i póki co nie widać. Zatem możemy zabrać się za recenzowanie kolejnej książki. A w dzisiejszym Na Marginesie przedstawię Wam Chłopców autorstwa Jakuba Ćwieka. No to co? Bangarang! W większości fantastów postaci Jakuba Ćwieka przedstawiać nie trzeba. Jeden z najpopularniejszych pisarzy fantastycznych ostatnich lat i stały bywalec konwentów. Nominowany 5-krotnie do nagrody Janusza Zajdla, w roku ubiegłym zdobył ją za swoje opowiadanie pod tytułem Bajka o trybach i powrotach. Na swoim koncie ma pokaźny zbiór książek oraz także opowiadań. Najbardziej znany jest chyba ze swojej sagi o kłamcy, ukazującej losy nordyckiego boga Lokiego, który pracuje na usługach anielskiej elity. Niedawno ukazał się również komiks zatytułowany Kłamca Viva la Arte, do którego Ćwiek napisał scenariusz. Jednak najnowszym kąskiem z warsztatu pisarza jest właśnie książka zatytułowana Chłopcy. 26 października Jakub Ćwiek wyruszył na największą literacką trasę po całej Polsce, Rock and Read Festival, gdzie przedstawiał swoim fanom dwie najnowsze publikacje, czyli komiks oraz książkę. Na naszym kanale możecie obejrzeć materiał filmowy z samej trasy, jak i wywiad przeprowadzony z pisarzem przez Iveliosa, gdzie możecie dowiedzieć się więcej o twórczości pisarza oraz o nim samym. Serdecznie zapraszam. Wróćmy jednak do Bangarang! To właśnie okrzyk książkowych chłopców, czyli byłych towarzyszy samego Piotrusia Pana. Kojarzycie z dzieciństwa? Magiczny pył, kapitana Haka i wróżkę dzwoneczek? Otóż Jakub Ćwiek wpadł na pomysł kontynuowania koncepcji Jamesa Barrie o wiecznie młodych dzieciakach. Tylko że chłopcy nieco się postarzeli i trochę podrośli. Dzwoneczek rzuciła skrzydła w cholerę i postanowiła, że teraz to ona musi zadbać o całą ekipę. Czyli Milczka, Kędziora, Bliźniaków i resztę zwariowanej ferajny. Piotruś pozostał wspomnieniem, jednak chłopcy przetrwali. Zastanawialiście się kiedyś, jak mogłyby się potoczyć losy tych bohaterów po ostatecznej walce z okrutnym kapitanem Hakiem? Nie? Ja też nie. Ale Jakub Ćwiek się zastanawiał i doszedł do ciekawych wniosków. Chłopcy założyli glany, odpalili motocykle i ruszyli szukać swojej nowej Nibelandii. Można powiedzieć, że wiele się nie zmieniło. Można też powiedzieć, że zmieniło się niemal wszystko. Ale jedno jest pewne. Całe ich życie to jedna wielka zabawa. I nie mają zamiaru dorosnąć. O nie. Wizja Ćwieka jest mocna. Jest rockowo, brutalnie i z przytupem. Nie braknie też charakterystycznego czarnego humoru oraz rozlanej krwi. Książkę pożera się bardzo szybko. Muszę przyznać, że czegoś takiego się nie spodziewałem i zostałem wciągnięty bez reszty. A teraz czekam na kontynuację. Aż chce się utworzyć nowy gatunek, fantasy and roll. Zdecydowanie tylko tak można to zdefiniować. Chłopcy nie są powieścią, lecz zbiorem opowiadań. Jednak akcja jest tu w miarę powiązana i niektóre wątki nieustannie się rozwijają. Już na samym początku akcja zawiązuje się błyskawicznie i zostajemy rzuceni w sam środek jatki z udziałem Milczka i Kędziora, czyli dwóch głównych bohaterów tej książki. Jest tu cała plejada bardzo barwnych i odgrywających dużą rolę postaci, jednak to zdecydowanie tych dwóch kompanów wysuwa się przed szereg. Książka ma 320 stron i została wydana przez Sine Qua Non. Wydana świetnie, trzeba przyznać. Bardzo ciekawa i estetyczna okładka, zintegrowana oprawa oraz bardzo duża ilość klimatycznych ilustracji dodają tylko uroku tej publikacji. Już na samym końcu książki mamy także ciekawie zilustrowaną ekipę Nowej Nibelandii przez Roberta Adlera. Co szczerze mówiąc zaskoczyło mnie pozytywnie, bo już ostatnią stronę przygód Harley'owej paczki przerzucałem z jakimś smutkiem. No bo co? To już koniec. Dopiero co zacząłem czytać. Nie pogardził mnie jeszcze kilkoma rozdziałami.
Ale oprócz tej całej otoczki wiecznej młodości i nieustannej zabawy, książka poruszy także kwestie, które skłaniają do chwili refleksji. Życie mieszkańców Nowej Nibelandii nie jest jednak tak frywolne, jak mogłoby się okazać na pierwszy rzut oka. Przyjdzie im także podejmować ciężkie decyzje, z których konsekwencjami będą musieli liczyć się w przyszłości. Gang chłopców nie jest jednak tak wyprany ze wszelkiej empatii. Czasem zdarza im się pomóc innym ludziom, jak na przykład sierotom, które podobnie jak oni łatwo w życiu nie mają. Komu mogę polecić książkę? Myślę, że męska część czytelników bardziej odnajdzie się w tym brutalnym świecie przedstawionym przez Jakuba Ćwieka. Jednak chłopcy są według mnie ewenementem i polecam każdemu, kto jeszcze nie miał okazji się z nią zapoznać. A w międzyczasie zapraszam na mojego bloga, gdzie znajdziecie wiele ciekawych recenzji z naciskiem na szeroko pojętą fantastykę. A już niedługo będziecie mogli także przeczytać recenzję komiksu wspomnianego przeze mnie, czyli Kłamca Viva la Arte. Serdecznie zapraszam. Subskrybujcie nasz kanał i polećcie nas innym. Będziemy za to bardzo wdzięczni. Zachęcam również do klikania łapek w górę oraz komentowania. Być może podzielicie się ze mną swoją opinią odnośnie chłopców, albo dacie mi pomysł na kolejną wideorecenzję. Zachęcam. Z mojej strony to już wszystko. Życzę Wam wielu ciekawych książek i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć. Kurde. Nie pamiętam, żeby był kiedyś tak podekscytowany książką. Chyba se pójdę motor kupić albo skórę chociaż.